Tajemnica Luny wyszła na jaw. Internauci odkryli, że reprezentantka Polski na Eurowizji pochodzi z rodziny milionerów. Luna została wybrana na reprezentantkę Polski w tegorocznym konkursie Eurowizji. W sieci szybko zaroiło się od plotek na temat pochodzenia piosenkarki. Gwiazda ma być podobno córką znanego przedsiębiorcy, którego produkty goszczą na półkach sklepów w całym kraju. Luna jedzie na Eurowizję. W poniedziałek poznaliśmy efekty obrad jury powołanego do wytypowania polskiego reprezentanta, który już w maju zawalczy o zwycięstwo podczas tegorocznej Eurowizji w Malmö. Spośród ponad 200 kandydatów wybrano 24-letnią Lunę i jej piosenkę Detower, której udało się zwyciężyć nawet z uznawaną za faworytkę narodowych preselekcji, Justyną Styczkowską. Choć wokalistka działa na scenie już od kilku dobrych lat, a na koncie ma nawet debiutancki album Nocne Zmory, dla wielu wciąż pozostaje postacią dość nieznaną. Tym bardziej zadziwiające okazują się informacje na temat gwiazdy, które pojawiają się w sieci. Internauci dokopali się do wiadomości na temat jej rodziców. Życie rodzinne Luny. Luna przykłada dużą wagę do dbałości o swoją prywatność. W jej mediach społecznościowych próżno szukać wylewnych postów na temat rodziny, skupiają się one niemal wyłącznie na działalności artystycznej piosenkarki. Podobnie jest zresztą w przypadku wywiadów. W rozmowie z Echem Dnia młoda wokalistka wyznała jedynie, że to nie rodzice zadecydowali o jej edukacji muzycznej, a ona sama. To nie rodzice posłali mnie do szkoły muzycznej. To ja sama bardzo tego chciałam i poprosiłam ich o to. Właściwie mogę powiedzieć, że wymusiłam to na moich rodzicach, wyznała Luna. Tymczasem w sieci roi się od plotek, szczególnie na temat ojca wokalistki. Wielu twierdzi, że reprezentantka Polski na Eurowizji jest córką znanego przedsiębiorcy, właściciela firmy, z produktami której miało do czynienia z pewnością wielu z nas. Kim jest ojciec Luny? W mediach zahuczało od plotek na temat ojca polskiej reprezentantki na Eurowizji 2024, Luny. Internauci twierdzą, że jest nim Andrzej Wielgomas, założyciel firmy Daftona, odpowiedzialnej m.in. za produkcję popularnego keczupu. Rodzic piosenkarki w istocie ma mieć podobno na imię Andrzej. Co więcej, w 2022 roku gwiazda wystąpiła na odbywającym się w podwarszawskich Markach Święcie Słodkiej Kukurydzy, imprezie organizowanej przez wspomnianą firmę. Portal Plejada.pl postanowił skontaktować się z menadżerką Luny, by uzyskać potwierdzenie internetowych doniesień. Rozmówczyni redakcji nie powiedziała ani tak, ani nie, zaznaczając jednocześnie, że reprezentowana przez nią artystka stara się bardzo chronić swoją prywatność.